Zapraszam prezydenta miasta Oświęcim, pana Janusza Chwieruta. Magnificencjo, panie rektorze, szanowni państwo, drodzy studenci. To moment wyjątkowy na swój sposób, dzisiejsza inauguracja, dlatego, że w ten sposób rozpoczyna się 10. rok akademicki. Za rok będziemy mieli jubileusz 10-lecia powstania, funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, ale dzisiejszym dniem inaugurujemy właśnie 10. rok funkcjonowania tejże uczelni. I jadąc tutaj, zadałem sobie jedno pytanie. Czym jest uczelnia dla Oświęcimia? Czym jest uczelnia dla ziemi oświęcimskiej? I nasunęło mi się kilka odpowiedzi. Jedna z nich to na pewno miejscem nauki. Miejscem nauki wielu młodych ludzi. Cieszy nas bardzo, że na kolejne lata przystępuje coraz więcej studentów. Ten rok, z tego co miałem okazję rozmawiać z panem rektorem, jest rokiem rekordowym. Na pierwszym roku rozpoczyna naukę prawie 500 studentów. To bardzo ważne, żeby uczelnia właśnie była miejscem, gdzie młodzi ludzie się kształcą. Ale uczelnia to także miejsce ważne dla Oświęcimia, bo miejsce debaty, dyskursu, konferencji, myśli na różne tematy dotyczące problemów współczesnego świata, dotyczące problemów ziemi oświęcimskiej. I za to chciałem serdecznie podziękować. Podziękować zarówno panu rektorowi, wykładowcom i też studentom za to, że angażują się w różnego rodzaju ciekawe projekty. Nie ukrywam, że też mamy dużą satysfakcję, będziemy mieli okazję wspólnie z panem rektorem otwierać w sobotę kolejny rok akademicki uczelni dla dzieci. Tutaj pani doktor Stuglik właśnie prowadzi ten projekt i jest to bardzo ciekawe, bo to jest wyjście uczelni także dla tych najmłodszych. Właśnie przestrzeń miasta ziemi oświęcimskiej pokazuje, jak ważna uczelnia jest właśnie dla naszej ziemi. Ale uczelnia to także ważne miejsce, które buduje wizerunek Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej. To bardzo ważna instytucja, która 10 lat temu, będzie za rok, 9 lat temu można powiedzieć, powstała, która oddziaływuje w przestrzeni subregionalnej. To tak naprawdę przecież jedyna państwowa uczelnia, która działa w Małopolsce Zachodniej. I bardzo nas cieszy, że ta uczelnia jest właśnie w Oświęcimiu. Ale kolejną rzeczą, która mi przyszła na myśl, dlaczego ważna jest uczelnia w Oświęcimiu, to myślę, że ten aspekt związany z młodymi ludźmi. Bo oczywiście Oświęcim kojarzony jest Auschwitz, kojarzony jest z trudnymi czasami. Nosi pewien stygmat sprzed 70 lat, ale Oświęcim to też miasto, które ma bogatą historię. To miasto, gdzie mieszka wspólnie w mieście i gminie prawie 60 tysięcy ludzi, gdzie ludzie pracują, uczą się, cieszą się, są dumni. I cieszy mnie, że właśnie w Oświęcimiu jest uczelnia, która gromadzi młodych ludzi. W ten sposób Oświęcim staje się miastem młodych ludzi. To wy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będziecie
kreować wizerunek naszego miasta. I jestem bardzo dumny z tego faktu, że właśnie w tych murach uczycie się, że będziecie dumni z tego, że skończyliście tą uczelnię, będziecie dumni, że mieszkacie w Oświęcimiu i ziemi oświęcimskiej. No, mieliśmy okazję też bodajże 2 tygodnie temu być na spotkaniu z absolwentami. I tam czuliśmy tą dumę i satysfakcję zarówno z uczelni, jak i z tego faktu, że się mieszka właśnie w naszym mieście. Mieście, które jest miastem nowoczesnym, mieście z przesłaniem pokojowym, mieście, w którym mieszkańcy pamiętają o swojej historii, ale w mieście, w którym myślimy o przyszłości. Panie rektorze, pozwoli Pan, że złożę życzenia na ręce Pana, jak i wszystkich wykładowców, studentów, życzenia pomyślności, satysfakcji i poczucia dumy właśnie z tej uczelni. Wszystkiego dobrego.